Z Twoich ust padła propozycja, właściwie dwie, podczas tej debaty. Czy mógłbyś powiedzieć w skrócie, o co chodzi? Pierwsza propozycja dotyczyła zbudowania szerokiej koalicji organizacji społecznych, które co miesiąc organizowałyby konferencje prasowe, który byłby rodzajem nacisku na Andrzeja Dudę, który w kampanii wyborczej złożył deklarację, że jeśli zbierze jakaś inicjatywa referendalna 1 000 000 podpisów, to ona będzie obligatoryjna, ona będzie, na pewno to referendum się odbędzie. Więc ja zaproponowałem, żeby taka koalicja się odbyła, żeby rzeczywiście starać się nowego prezydenta regularnie sprawdzać, regularnie weryfikować tej obietnicy. A druga? Druga dotyczyła, nie wiem, który mam na myśli, bo mówiłem też o samorządzie, ale rozwinę może najpierw tam Andrzeja Dudę. Oczywiście w trakcie dyskusji pojawił się podstawowy argument, że to uruchomi lawinę referendów i to będzie duży koszt dla państwa. Dlatego ja zaproponowałem, żeby wraz z tym powołać taką instytucję jakiegoś jednego dnia w roku, najlepiej żeby on był jakiś powiązany z jakąś datą historyczną ważną dla polskiej demokracji, żeby jednego dnia w roku wszystkie inicjatywy, które w ciągu roku zbiorą te 500 tysięcy czy 1 000 000 podpisów, żeby one były wspólnie procedowane w referendum. To sprawi, że jeżeli tych inicjatyw będzie 6, to będzie dokładnie taki sam koszt, jak gdyby to była jedna, ponieważ to wszystko byłoby na jednej karcie do głosowania i tylko raz uruchamiałoby się całą tą machinę związaną z opłacaniem komisji wyborczych i tymi kwestiami. Mam nadzieję, że INSPRO, które zorganizowało, które zorganizowało tą debatę, ma taki mandat do tego, że właśnie animuje dyskusję na ten temat, stanie się tak naprawdę głównym podmiotem tutaj w tej koalicji. Liczymy na to, że to jest tak naprawdę pomysł, który pada u Was nieprzypadkowo i to ma być nasz wspólny pomysł. Rozumiem. No to już wiemy, dlaczego chciał dokończyć. Dziękuję. Dzięki.